Informacje TOK FM. Sergiusz Piotrkowski. W warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka rozmowy zerwane, strajk trwa dalej. Aleksander Doba wyruszył w swoją trzecią już wyprawę przez Atlantyk. Policja zaleca postawienie żony premiera Netanyahu w stan oskarżenia, donoszą izraelskie media. Ale zaczynamy od wielkiego triumfu. Piłkarze ręczni Vive Tauronu Kielce wygrali Ligę Mistrzów. Kielczanie pokonali w finale w Kolonii MVM Wesprem po rzutach karnych. To największy sukces klubowej piłki ręcznej w Polsce. Mistrzowie kraju wygrali mecz, który na kwadrans przed końcem wydawał się przegrany. W 46 minucie Kielczanie przegrywali aż 9 bramkami. Fiasko rozmów w Centrum Zdrowia Dziecka. Dyrekcja szpitala i pielęgniarki nie porozumiały się w sprawie podwyżek i zatrudnienia dodatkowego personelu, a to oznacza, że strajk, który rozpoczął się tydzień temu, trwa nadal. Jak poinformował doradzający pielęgniarkom adwokat Piotr Pawłowski, obie strony nie ustaliły także terminu kolejnych rozmów. Ufam jednak, że do tych negocjacji wrócimy, na co jesteśmy zdecydowani, jesteśmy gotowi i otwarci. Mecenas Pawłowski zdradził także główny powód zerwania rozmów. Jak wyjaśnił, propozycje dyrekcji były nie do przyjęcia przez pielęgniarki. Te propozycje tylko w niewielkim stopniu się różniły od tych, które nam były prezentowane w poprzednich dniach, bardzo nawet niewielkim stopniu. A zakładały one podwyżki średnią po 156 zł i po 300 dla najmniej zarabiających. Tymczasem pielęgniarki chciały, aby ich pensje wzrosły o 400 zł. Aleksander Doba wyruszył w podróż przez Atlantyk. Kajakarze żegnały w stanie New Jersey. Po drugiej stronie Manhattanu setki sympatyków śpiewali mu tradycyjne 100 lat. Po starcie płynęła z nim kawalkada kajaków, łodzi i motorówek. Doba chciałby przybyć do Lizbony 9 września w swoje 70. urodziny. A tak reklamował swoją wyprawę na portalu Polak Potrafi, gdzie zbierał na nią fundusze. Jestem emerytem, ale młodym człowiekiem. Tu. I wybieram się na bardzo poważną, wspaniałą wyprawę. I dzięki wam, Polakom i Polkom, pokażemy, że Polak potrafi. Znowu będziemy się cieszyć, że Polak dokonał czegoś, co inni mówią, że niemożliwe. I opłyniemy, no nie cały świat, ale tylko Atlantyk. Właśnie zaczyna się półroczny sezon huraganów na Atlantyku. Doba przypominał przed startem, że poprzednim jego wyprawom oceanicznym w czasie sztormów towarzyszyły fale wysokości do 7, a nawet 9 metrów. Przekonywał jednocześnie, że jego kajak jest niezatapialny. Słuchasz informacji TOK FM. Policja zaleciła postawienie żony premiera Izraela Benjamina Netanyahu w stan oskarżenia w związku z zarzutami wykorzystywania publicznych funduszy na cele prywatne. Według mediów izraelskich funkcjonariusze zebrali wystarczająco dużo dowodów, by postawić stary Netanyahu przed sądem za pokrywanie z publicznych pieniędzy, m.in. kosztów opieki nad jej ojcem oraz wystawnych posiłków. Jednak w oficjalnym komunikacie policja poinformowała jedynie o zakończeniu śledztwa w sprawie wydatków pani Netanyahu i odmówiła dalszych komentarzy. W ubiegłym roku premier Netanyahu i jego rodzina trafili już na czołówki izraelskich mediów, które donosiły o nadużyciach finansowych szefa rządu i jego żony. Problem z Trybunałem Konstytucyjnym jest wyłącznie polskim problemem i tylko w kraju może być rozwiązywany. Tak prowadzoną wobec Polski procedurę kontroli praworządności komentuje w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej minister spraw zagranicznych. Witold Waszczykowski po raz kolejny kwestionuje też legalność prowadzonej przez Komisję Europejską procedury, a winą za kryzys wokół Trybunału obarcza opozycję Roch Kowalski. Minister ma wątpliwości co do samej procedury, bo jak podkreśla, została ona wymyślona przez urzędników i przez samych unijnych urzędników jest kwestionowana. Polska uczestniczy w dialogu z Komisją Europejską, bo chce pokazać, że jest wiarygodnym członkiem Unii, ale rząd ma duże wątpliwości co do legalności samej procedury. Waszczykowski zapewnia też, że gabinet Beaty Szydło chce kompromisu i że droga do niego jest otwarta. Komisja Europejska zapowiedziała, że do sprawy Polski powróci 1 czerwca. Roch Kowalski, TOK FM. Pochód Lajkonika odbywający się w Krakowie tradycyjnie w pierwszy czwartek po Bożym Ciele w tym roku będzie wyglądał inaczej. Po raz pierwszy członkowie orszaków wykonają taniec nawiązujący do legendarnych przekazów o obronie miasta przed Tatarami. Układ choreograficzny został stworzony we współpracy z baletem dworskim Krakowia Dansa, który specjalizuje się w tańcach dawnych. Będzie to nawiązanie do przekazu o ocaleniu Krakowa przez Flisaków, którzy właśnie według legendy powstrzymali Tatarów. Taniec będzie wykonany dwukrotnie w klasztorze Norbertanek na Salwatorze oraz na Rynku Głównym. Pogoda. A w poniedziałek przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem. Temperatura od 21 do 29 stopni. W rejonach burz możliwe porywy wiatru do 70 km na godzinę. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
przypadku kredytu w walucie obcej, prowizja za podwyższenie kwoty kredytu ustalana jest od kwoty podwyższenia, przeliczonej według kursu sprzedaży dewiz lub kursu sprzedaży pieniędzy danej waluty na podstawie obowiązującej w tabeli kursów z dnia sporządzenia agnesu. Spokojnie, poradzimy. O prawach konsumenta, produktach finansowych, kruczkach w umowach i trudnym języku ekonomii. Krótko i konkretnie. Poradnik finansowy TOK FM. Od poniedziałku do piątku po 10.55. Zapraszam. Aleksandra Dziadykiewicz. To jest powtórka. Wierzę w zwierzę. Zaprasza Dorota Sumińska. Zapraszam jak zwykle bardzo serdecznie, choć niedziela piękna i na spacer się rwie serce i nogi, to mam nadzieję, że ktoś został przy radioodbiorniku i ktoś nas, mnie słucha, a nas będzie słuchać za chwilę, bo za kilkanaście minut będziecie Państwo do mnie dzwonić pod numer 22 44 44 044 i zacznę radośnie, co się rzadko zdarza. Potem będzie trochę gorzej, ale na razie radośnie i pozdrawiam serdecznie Wrocław. Dowiedziałam się od słuchaczki pani Alicji z Wrocławia, że we Wrocławiu urzędnicy zrobili coś takiego, że jeżeli ktoś zasłuży się dla zwierząt, to jego imię zostaje wypisane na takim kaflu, który jest umieszczony na jakiejś ścianie w widocznym miejscu. I to jest, że tak powiem, inicjatywa bardzo nowa i jedyna w Polsce, a nie wiem, czy na świecie jest wiele takich, że nazwisko człowieka lub też nazwa organizacji, która się zasłużyła dla zwierząt we Wrocławiu, znajdzie swoje miejsce przy jakiejś ulicy. Bardzo to miłe. Myślę, że ważne, żeby takich ludzi nagradzać. Przede wszystkim pamiętajcie, włodarze Wrocławia, o karmicielkach kotów wolno żyjących. Naprawdę to są bohaterki. A teraz zacznę trochę smutno. Dowiedziałam się niedawno, że Polska i Rumunia to jedyne kraje, gdzie istnieją domy dziecka. W innych krajach po prostu dzieci, jeżeli są dzieci do adopcji, to jest kolejka. Dziwne, prawda? Trzeba by się było chwileczkę zastanowić. I teraz rozumiem, dlaczego psy do adopcji też nie znajdują domów. Chciałam zaapelować do wszystkich słuchaczy, szczególnie do tych z Warszawy i okolic, żeby wreszcie wzięli do domu Wiórkę. Wiórka, cudowne imię. Wiórka wie Wiórka. Małą, prześliczną suczkę. Ja widziałam jej zdjęcia. Jest śliczna. To jest maleńki piesek, drobniutka sunia, która ma za sobą potworne przeżycia. Była takim dzikim psem wyrzucanym, maltretowanym. W tej chwili już od 8 miesięcy szuka domu. Wiórka dlatego, że podobna do wiewiórki, tylko ogonek ma zakręcony, ale jest prześliczna. Jest pośrednim, wyleciało mi z głowy, tymczasowym. U pani Magdy jest bardzo wesołym pieskiem, który kocha koty, kocha inne psy, lubi ludzi, cieszy się, lubi się bawić, lubi chodzić na spacery. Jedno, czego się obawia, to ludzkich rąk, dotyku. Robi się takim drewnianym pieskiem, sztywnieje. Ja mam taką suczkę, nazywa się Lusia, też jest ze schroniska, ona jest w Wołominie już od wielu lat. I Lusia też zawsze bała się dotyku, natomiast doskonale radzi sobie ze wszystkimi innymi zwierzętami. Dotyk psów i kotów jej nie przeszkadza, Lusia do tej pory. I robi się taka trochę drewniana, jak się ją głaszcze, choć czerpie z tego radość. Nie wiem dlaczego to jest powodem, dla którego ludzie nie chcą wziąć Wiórki. Przecież największą radością na świecie będzie ten dzień, kiedy Wiórka z własnej woli podejdzie, żeby ją pogłaskać. A to nie jest tak, że ona gryzie czy ucieka. Nie, ona się robi sztywna. Ona nawet chętnie śpi w łóżku, tylko tak, żeby jej nie dotykać. Ale myślę, że za parę lat, jeżeli będzie kochana, to się przytuli. A dlaczego jej państwo nie chcecie? Dlatego, że najpierw ją skrzywdziliście. Tak, bo skrzywdziliście ją wy, ludzie, gatunek ludzki, więc my jesteśmy odpowiedzialni za Wiórkę. Mam nadzieję, że po dzisiejszej audycji Wiórka wreszcie znajdzie kochający dom. Przypominam, ona się świetnie nadaje do domu, gdzie są koty, gdzie są psy, bo ona się dogaduje bardzo dobrze. Jest zupełnie niekonfliktowym, prześlicznym pieseczkiem i czeka pod numerem 602
184 573 602 184 573. Bardzo, bardzo smutna historia. Jest misia, jest misi Suczki, która jest w tej chwili w hoteliku, od bardzo długiego czasu szuka domu, a jest to Suczka, która kocha cały świat. Jest śliczną sunieczką, taką bardzo średniej wielkości, o sierści z balejarzem. Ma około 3 lat, jest też tak jak i wiórka, wykastrowana, zaczipowana, zaszczepiona, wszystko jest zrobione. I też nie wiem dlaczego misia nie może znaleźć domu, bo jest tak kochającym i serdecznym psem. Ogłaszałam ją już kilka razy, więc podam telefon. To jest 507 735 732 507 735 732. Nowość jakby, bo nie ogłaszałam jeszcze tego stworzonka, które czeka na kochający dom i jest mimo bardzo krótkiego życia, bo ma niespełna 9 tygodni, 8 z kawałkiem. Jest to maleńki szczeniak w typie berneńczyka, taki berneńczyk bez papierów. I niewidomy, ale to w niczym nie zmienia. Chcę powiedzieć, że ja mam niewidome zwierzęta i ktoś, kto nie wie, że są niewidome, to w ogóle nie rozpozna tego. Pies kieruje się węchem. I mam nadzieję, że ten szczeniak, pomimo iż do tej pory spotykały go same przykrości, wreszcie się dowie, że świat jest piękny. On czeka pod numerem 782 695 747. Czeka pies, którego miałam przyjemność wielką poznać, nazywa się Abo. To jest pies, który tragicznie stracił opiekuna. Pies młody, zdrowy, piękny, duży. Jego obecna opiekunka, która nie daje sobie po prostu rady, dlatego że jest osobą starszą i ma już psa, i Abo jest wielki. Dla mnie on jest w typie mastifa, może taki między owczarkiem niemieckim a mastifem, potężny, złote, urocze, łagodne, serdeczne psisko. Czeka pod numerem warszawskim 22 834 1406 22 834 1406. No i proszę Państwa, najsmutniejsza sprawa, dlatego że wszystkie te psy, które ogłaszam już od miesięcy, które są ze schroniska na Paluchu, absolutnie nikt się nimi nie interesuje. To są stare psy, których po prostu nikt nie chce. Tak samo jak nikt nie chce Miśka, którego ja znalazłam i który czeka w przytulisku pod Pomiechówkiem. Ja przypomnę i mam nadzieję, że jednak coś się obudzi w ludziach. Dlaczego się Państwo boicie brać stare psy? Ja tego nie rozumiem. Stary pies jest najwygodniejszy, jeśli można tak powiedzieć, dlatego że nie potrzebuje ani tyle ruchu, ani nie szaleje, ani nie gryzie rzeczy. Jest mędrcem przeuroczym, przesłodkim i takim, który bardzo, bardzo docenia to, co go spotkało. Nie rozumiem tego. Ja uwielbiam stare psy i mam dużo starych psów i już teraz będę miała tylko stare psy, bo sama jestem stara. Ale i przekonuję Państwa, że największą nagrodą za wszystko, co się robi dla kogokolwiek, to jest radość takiej istoty, która straciła już nadzieję. To jest naprawdę, odzyskanie nadziei jest czymś niesłychanie wartościowym i jeżeli można sprawić, że ktokolwiek, z kimkolwiek tak się stanie, że sprawimy my to, że pies odzyska nadzieję, to chyba to jest najwspanialsze, co może nas spotkać. A więc przypomnę psy, które czekają i które już dawno straciły nadzieję. To jest Łatek, cudny piesek, taki szelti, mini coli. Łatek po ciężkiej chorobie, który jest zdrowy, który w tej chwili jest wszystko okej. Nie jest wszystko okej. On nie ma domu. Nie ma domu. Nikt go nie kocha. Nikt go nie chce. Łatek czeka w schronisku na Paluchu pod numerem 696 428 111 696 428 111.
11. Na Paluchu czeka również bursztyn. Bursztyn wielki, duży, znaczy wielki, może nie wielki, rudy owczarek niemiecki, mój Marian. Mój Marian też kiedyś był wielki, bursztyn też kiedyś był większy, jest mniejszy, bo jest starszy, jest śliczny, jest uroczy i czeka pod tym samym numerem, pod którym czeka, nie pod tym samym numerem, już podaję numer, bo zdaje się, nie. Podaję numer bursztyna, bursztyn czeka pod numerem 603, 656, 853, 603, 656, 853. Czeka Rudek, niepełnosprawny pies, który kocha życie, kocha ludzi, jest niezwykle wesoły i też nikt go nie chce, bo jest niepełnosprawny. Przecież co z nami się dzieje, mili państwo? Zajrzyjcie gdzieś tam głębiej do własnej duszy. Każdy człowiek, prawie każdy człowiek może wziąć psa. To nie jest tak, że nie może. Nie chce, więc zechciejcie. Rudek czeka. Rudek czeka pod tym samym numerem, pod którym czeka Łatek. Przypomnę, 696 428 111. No i czeka Hektor po udarze. Hektor po udarze, któremu trzeba dać dużo miłości, żeby nie martwił się, że udar go już nie zabrał na tamtą stronę. Po co żyć, jeżeli nikt nas nie chce? Wyobraźmy sobie, że my jesteśmy w sytuacji, kiedy nikt nas nie chce, nikt nas nie kocha. I po co wtedy żyć? No i do tego wniosku doszedł Hektor. I dlatego jest strasznie smutny i wycofany. Ktoś, kto da mu miłość, naprawdę dostanie największy prezent od Hektora, odwzajemnienie. On czeka pod tym samym numerem telefonu, pod którym czeka Rudek i Łatek, 696 428 111. No i Misiek, którego ja znalazłam. Misiek, który jest pod pomiechówkiem w Błędowie, w Fundacji Wzajemnie Pomocni. Przemiły pies, znam go. Nie wiem, dlaczego nikt nie chce Miśka. Podaję numer telefonu, pod którym można się dowiedzieć więcej. No i oczywiście pojechać i zabrać jak najszybciej tego Miśka, którego ktoś wyrzucił w mojej wiosce pod sklepem. Misiek czeka pod numerem 536 51 01 75. 536 51 01 75. Tak się zrobiło dzisiaj, że przed tym, zanim zaczniemy rozmawiać, praktycznie cały czas wyczerpałam na to, żeby prosić państwa o pomoc, ale to wszystko wynika z jednej rzeczy. Psów przybywa, bo nikt się po niej nie zgłasza. Dochodzą nowe. Ja cały czas od kilku miesięcy ogłaszam te same psy i w nikim nie budzi się żal, no nawet nie żal, tylko potrzeba, zwykła potrzeba niesienia pomocy. Nie chcę powiedzieć, żeby ci, którzy wezmą te psy, liczyli na to, że we Wrocławiu będą na ścianie. To nie ma żadnego znaczenia. To cudownie, że Wrocław wyróżnia ludzi, którzy pomagają. Ale nie sądzę, żeby tam znajdowali się ci, którzy wzięli tylko jednego psa. Bo to nie jest żadne bohaterstwo, to nie jest żadne poświęcenie. To jest zrobienie sobie dobrze, jeżeli można komuś pomóc. Ja przysięgam państwu, bo ja to wiem, że nie ma większej przyjemności niż uczynić kogoś szczęśliwym. I to bez względu na gatunek. To naprawdę nie ma znaczenia, czy będzie to człowiek, pies, kot, czy jeszcze jakaś inna istota. Chodzi o to, żeby pomóc temu, kto tego potrzebuje. Za chwilę wracamy do rozmowy. Wierzę w zwierzę. Zaprasza Dorota Sumińska. Wierzę w zwierzę. Zaprasza Dorota Sumińska. Zapraszam i wierzę i przypominam numer telefonu 22 44 44 044, pod którym możemy już rozmawiać. I jest już z nami pani Izabela z Warszawy. Dzień dobry, pani Izabelo. Halo, dzień dobry, halo. Pani doktor. Ja jak najbardziej przychylam się do wszystkiego, co pani mówi. Sama adoptowałam dwa starsze psy z Palucha. I to jest największe szczęście, jak się wraca do domu. Nie, jak się cieszę, że pani dzwoni. Ale w innej sprawie dzwonię. Chodzi, ja mieszkam w centrum Warszawy.
blisko Pola Mokotowskiego, ale chodzi o jeżyki. Teraz jest okres lęgowy. A tutaj, u nas, jeżyki od lat przelatywały w tej chwili na dwóch kamienicach. Są remonty i zbliżają się do góry z tymi remontami, odbijaniem cynków i boję się, że po prostu te jeżyki przepadną, bo tam nikt się o to nie... Ale to musi pani to zgłosić to trzeba to zgłosić do ochrony środowiska, do biura ochrony środowiska, bo nie ale wolno. Żeby wstrzymać te budowy, ale nie wolno tego robić w okresie lęgowym. Absolutnie nie wolno. Proszę najpierw może pójść... Z robotnikami, ale to są ukraińska ekipa, która w ogóle nie wie, o co mi chodzi. Nie, ale to nie z robotnikami. Najpierw proszę pójść do dzielnicowego, poprosić go o pomoc, żeby on to wstrzymał, bo to jest przestępstwo. Ale czy to nadzór budowlany, czy kto się w ogóle zajmuje, żeby się nie odbijać od ściany do ściany? Ja myślę, że Wydział Ochrony Środowiska w gminie. W tym Mokotowskim Urzędzie, tak? Myślę, że oni są władni to wstrzymać, jak natychmiast trzeba to zrobić. Teraz mniej, one przylatują, są tak cudowne. To są takie miejskie jaskółki, prawda? Z jaskółkami mają niewiele wspólnego, wyglądają tak, jak duża jaskuła, prawda? Ale to są takie miejskie jaskółki, cudowne ptaki, całe moje dzieciństwo. Komary, myszki, to wszystko to nas gryzie. Oczywiście, poza tym kiedyś tak było ich dużo w Warszawie, teraz jest ich coraz mniej. No w ogóle po prostu. Im nas więcej, tym mniej innych gatunków. Okropnie smutne. No właśnie, my tu mamy taki zakątek zielony, to jest między Rakowiecką, Narbuta, Kieleską, Opoczeńską. I one, ich było zawsze dużo, teraz ich jest już tylko kilka, więc się martwię, że te gniazda zginą, to w ogóle przepadną te biedne ptaki. A poza tym, co one będą przeżywały? Więc proszę jak najszybciej. Ochrona środowiska i do dzielnicowego pójść, dlatego, że to jest przestępstwo. Niszczenie gniazd w okresie lęgowym. Ale w okresie lęgowym nie wolno takich budów robić. Tak, więc dlatego dzielnicowy i Wydział Ochrony Środowiska jutro. Dobrze? Pozdrawiam serdecznie. Ja również. Bo ja nie mogę więcej piesków wziąć. Mam dwa duże, dwie ręce. Natomiast życzę, żeby wreszcie ktoś te starsze... Ja też, ja po prostu całym sercem, już nie wiem, klęczę przed słuchaczami, chociaż tego nie widzą, żeby zabrali te psy, bo one naprawdę niedługo umrą z rozpaczy. Ale nie rozumiem, bo słuchają panią doktor ludzie, którzy się interesują przecież zwierzętami i lubią. I dlaczego nie biorą? Nie wiem. Nie umiem odpowiedzieć. Nie wiem. Dziękuję bardzo. Ja również pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia, pani Izabelo. I Warszawa nie poszła jeszcze na spacer, z czego się bardzo cieszę, bo jest z nami pani Iwona też z Warszawy. Dzień dobry, pani Iwono. Dzień dobry, pani doktor. Kłaniam się nisko. Naprawdę jest pani tak cudowną osobą, że... Dziękuję bardzo. Wie pani, ja zaadoptowałam pieska z takiego przytuliska koło Piaseczna. Tak. Cudownej pani Izy z fundacji prowadzonej przez panią Elę. Ale ja w ogóle nie miałam takiego pomysłu, bo ja jestem osobą samotną. Tak. Mieszkam sama, pracuję, jestem aktywna zawodowo. Ale od piątku jest ze mną Czesia, malutki szpic. Tak. Taka 10-letnia. Jest cudownie, no po prostu... No pewnie, że jest cudownie. Nie, no po prostu jest cudownie. Pies jest taki mądry, taki kochany, tak się ładnie, szybko adoptuje do nowych jakby warunków. Bardzo się cieszę, że pani dzwoni. Jestem szczęśliwa. Bo psy ze złych warunków bardzo szybko się dostosowują w ogóle. Tak jak każdy z nas, jeżeli z gorszego wchodzi w lepsze, to bardzo szybko się do tego przyzwyczaja. Tak, jest cudowne, po prostu jestem przeszczęśliwa. I miałam taki problem, to pani mnie zainspirowała, bo ja w ogóle sobie cieszę nie wyobrażam, że mogę zostawić psa towarzysza człowieka, który bez człowieka ani. Ale to pani Iwono, proszę wziąć dla tej cudnej suni jeszcze wiórkę, tą, którą dziś ogłaszałam. Bardzo bym chciała, ale ja mam malutki mieszkanie. To nie przeszkadza. Proszę mi wierzyć, pies może mieć małą budę, psu niepotrzebne jest duże mieszkanie. Przecież i tak wychodzi pani na spacer i tak. A wszystko jest lepsze niż schroniskowa klatka. Więc proszę wziąć wiórkę, a one będą sobie razem, bo jeżeli to jest maleńka sunieczka, to jest druga maleńka. A moja też maleńka. No, ale to cudownie będą spacery. Cudownie będą sobie razem, będą miały towarzystwo. Pani, ja wiem, bo ja to mam przećwiczone przez całe życie. Jeden pies, to jest bardzo smutne, bo my wychodzimy do pracy, on siedzi sam. O to chodzi. A to jest druga maniunia sunieczka, i która bardzo lubi psy, więc będą dwie szczęśliwe dziewczyny, a pani będzie miała spokojne sumienie, że Sunia nie jest sama. Rozumiem. Ja to chwilkę przemyślę.
Ale proszę tak szybciutko myśleć, tak szybciutko myśleć, bo... Ja sobie zapiszę telefon jeszcze, bo ja nie zapisałam. Nie zapisała pani telefonu, Wiórki. Już podaję i... Już podaję, to jest 602... 184... 573... 573. Tak. Zapisałam. Dziękuję bardzo. I jeszcze raz pozdrawiam serdecznie. Ja również bardzo serdecznie. Sunię, proszę ucałować ode mnie. Całuję, jest kochana. Nie odrywa się w ogóle ode mnie. Jest taka kochana i mądra. Wszystko rozumie. Wszystko no pewnie, że mówi. Tak. One wszystko jest rozumieją. Jest cudowna na spacerach. W ogóle, no po prostu ideał. Ideał. Stary pies, tak. Starszy dziesięcioletni. To jeszcze nie stary, tak. Przed nią następne 10. Tak, małe pieski żyją długo. Odrywa. No pewnie. Tak, odrywa, jest wesoła, jest urocza. Widać po prostu po jakby po zmętniałej rogówce, że ona a już... A to nie ma żadnego znaczenia. To nie ma znaczenia, nie ma, absolutnie. Także dołączam się do apelu, adoptujmy stare psy. I proszę Wiórkę, pamiętać dobrze, o Wiórce, dobrze, Wiewiórce. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję pani Iwono. Jest z nami też z Warszawy pan Marek. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, pani doktor. Trzy krótkie sprawy. Po pierwsze życzenia nieco spóźnione z okazji Dnia Matki. Dziękuję bardzo. Względu, że pani jest cudowną matką wszystkich spełnionych nadziei tysięcy chyba zwierząt. Dziękuję bardzo. Drugie, to serdecznie dziękuję za te felietony, które pani pisze w dodatku do jednej z gazet typu Wysokie Obcasy. Ostatnie zdanie, zestawienie sypialni dziecka ze szkatułką kości słoniowej jest genialne, że tak powiem. Dziękuję bardzo. Za to też dziękuję. I dziękuję za te felietony, które czasami pani wygłasza, kiedy nie ma z panią kontaktu innego. Ale to są tak ciekawe rzeczy i właśnie do tego ostatniego chciałem nawiązać. Jak chodzi o te mrówki. Chodząc z moim zwierzem na spacerach, widuję, jak te maleństwa takie czerwone gdzieś tam pracowicie bardzo wyrzucają z między bruku piaseczek, tak. Takie białe kubki tego. Stara tradycja i ludzie doświadczeni mówią mi, że to zawsze wróży bardzo gorące lato. Ale mnie interesuje, dlaczego te biedactwa tyle się muszą napracować, żeby to wylec przecież na górę, a są takie maleńkie. No przecież one tam sobie budują, tam jest ich dom. I żeby zbudować ten dom, no trzeba wydrążyć korytarzyki. Owszem, równie maleńkie. Są takie mróweczki również w naszym klimacie, które na dokładkę zlepiają ziarenka piasku i robią z nich takie twarde, twarde murowane korytarzyki. Więc proszę pamiętać, że takiej maleńkiej mrówki ziarenko piasku to wielki głaz. My byśmy takiego nie udźwignęli, a one sobie dają radę. Ja to właśnie obserwuję i tak się zastanawiałem. Jeżeli one już tam na dole są, to już tam sobie wygrzebały. No dobrze, nie chcę przedłużać. Natomiast raz jeszcze, jestem akurat człowiekiem walczącym z nowotworem. Żona nas zostawiła na tydzień i wyjechała odpocząć od nas. Mówię o mnie i zwierzaku. Tak. Gdyby nie ten zwierzak, to ja sobie nie wyobrażam samotności. Trzymam kciuki, żeby wszystko było dobrze i będzie dobrze, panie Marku, będzie dobrze. Pani doktor, tak, oczywiście, ale on wszystko wypełnia człowiekowi, także... Ja wiem, ale drugi by się przydał, drugi by się przydał, drugi by się przydał, naprawdę. No, mam te perspektywy, trudno mi chodzić, ale ja sobie daję radę. Nie lubię tego, jakoś o sobie radzę. Także pani doktor, jeszcze raz za to wszystko dziękuję pani. A ja dziękuję za telefon i życzę zdrowia, zdrowia, zdrowia. Dziękuję i jeszcze raz zdrowia, panie Marku. Dziękuję i jeszcze raz także namawiam, bo życie jest dopiero pełne, jak jest jeszcze, są cztery nogi w domu. Oczywiście, inaczej to w ogóle nie dom. Bardzo dziękuję. Dziękuję, nie zajmuję więcej czasu. Miłego dziękuję dnia. Nawzajem i do usłyszenia. Ja wtrącę tylko szybciutko, bo przypomniałam sobie, że dostałam list od jednej ze słuchaczek, która zatytułowała list w sprawie zaniechania. Chodzi o to, że zarzuciła mi to, że ja nie mówię o tym, żeby kastrować zwierzęta i nie walczę o to, żeby kastrować zwierzęta. Chcę powiedzieć i tej słuchaczce, i wszystkim słuchaczom, że od lat walczę o to, żeby kastracja w Polsce była fundowana przez gminy, żeby każdy mógł wykastrować swoje zwierzę, bo mówiłam już wiele razy
i walczyć, dopóki tak będzie, nie przestanę. Bo bezdomność wynika z domności, niekontrolowanej domności, niekontrolowanego rozmnażania zwierząt. Więc o kastracji mówiłam już tyle razy, że ta osoba, która napisała do mnie list w sprawie zaniechania, po prostu nie słuchała audycji. Ale pozdrawiam i tak bardzo serdecznie i witam panią Mirkę z Płocka. A pani Mirka chyba się rozłączyła. Chyba. Halo, halo, pani Mirko, czy pani jest z nami? Nie ma pani Mirki. Ale jest pani Emilia z Mińska Mazowieckiego. Dzień dobry, pani Emilio. Dzień dobry, pani doktor. Pozdrawiam serdecznie. Ja również. Panią i wszystkich słuchaczy. Pani doktor, ja bym bardzo prosiła o kontakty ludzi, żeby troszkę więcej tego serca było dla tych zwierząt, ponieważ mam dom tymczasowy i mam jeszcze 4 kotki do oddania. 2 9-miesięczne, dziewczynka już jest po sterylizacji, chłopczyk jeszcze nie po kastracji i 2 kotki 2-letnie. Pani Emilio, pani już chyba w ich sprawie dzwoniła do nas. No właśnie, ale widzi pani, co się dzieje. Brak tych chętnych. Co się dzieje? No ja te psy od miesięcy też ogłaszam i nic. Także pani Emilio, absolutnie ja się przychylam i bardzo państwa proszę. Kot to już jest w ogóle, tylko trzeba od razu brać 2 koty, proszę państwa, bo kot miejski nie wychodzi na spacery i musi mieć w domu drugiego kota. 2 koty to jest 2 razy większa radość niż 1 kot, bo można patrzeć, jak się cudownie bawią, czy nawet jak się pobiją, to też jest ciekawiej niż jak siedzi biedna kocina i się nudzi. Także 2 koty od razu. Pani Emilio, proszę podać numer telefonu. 602 383 498. Koty czekają. Koty czekają, 4 koty, akurat 2 osoby po 2 koty i będzie cudownie. No właśnie, to rodzeństwo młodych, to bym tak bardzo chciała razem oddać. Oni się tak kochają. To tak w ogóle nie ma mowy inaczej. To muszą być razem. Muszą bardzo być razem. Bym prosiła. Wszystkiego dobrego życzę. Ja również. Dziękuję wszystkiego bardzo. Najlepszego. Pozdrawiam serdecznie pani Emilio. Do usłyszenia. Naprawdę państwa proszę, no wreszcie zróbcie coś, żebym ja nie miała zwierząt do ogłaszania za tydzień, żeby za tydzień powiedziała, o, wszystkie zwierzęta znalazły domy, będę bardzo szczęśliwa. I mam nadzieję, że tak się stanie, choć, no mam nadzieję, muszę mieć nadzieję. Jest z nami z Milanówka pani Krystyna. Dzień dobry. Halo, też nie ma pani Krystyny z Milanówka. Coś nam się dzieje z telefonem, ale to nic nie szkodzi. Zaraz myślę, te osoby, które dzwoniły, się dodzwonią. Wrócę, proszę państwa, do tej kastracji. Cały czas w Polsce, w ogóle muszę zrobić oddzielną audycję o kastracji jeszcze raz. W całej Polsce do tej pory jeszcze jest jakaś taka idiotyczna opinia o tym, że zwierząt nie można kastrować, bo je się krzywdzi. Są takie miejsca, są tacy ludzie, którzy tak myślą. I bardziej, większej bzdury nie słyszałam na świecie. Z bardzo prostej przyczyny trzeba pamiętać, że psowate i koty, i psy i koty są to zwierzęta czynne, rozrodczo, sezonowo, tylko sezonowo ich organizmy znają okresy ciszy hormonalnej pod względem hormonów płciowych, w związku z czym w odpowiednim wieku wykonana kastracja nie jest żadnym nowum dla ich organizmów. Niczego im nie czyni złego. Nie wolno porównywać tego z kastrowaniem młodych ludzi, bo czasem jest taka konieczność i rzeczywiście wtedy jest konieczność brania hormonów. U psów i kotów tego nie ma. My jesteśmy czynni rozrodczo bez przerwy, a te zwierzęta tylko sezonowo. Trzeba pamiętać również, żeby kastrować w odpowiednim wieku, po uzyskaniu dojrzałości płciowej. Już się nam naprawiło z telefonami, więc będę witać pana Macieja z Poznania. Dzień dobry, panie Macieju. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Z wielką radością się po raz drugi w życiu dodzwoniłem do pani doktor. Ja też się cieszę. Po raz kolejny strasznie dziękuję za ten, znaczy bardzo dziękuję za ten program, który pani prowadzi i za pani cudownie dobre serce. Dziękuję teraz, bardzo. Na pewno pani doktor, nie pamiętam, a pani tyle spraw na głowie, że ja telefonowałem kiedyś, mówiłem o ciotce, że ją uratowałem, bo miała 2 tygodnie i mieli ją utopić. Tak, tak. Biega po moim domu, jest najkochańszym psem na świecie, w tej chwili ma 4 lata. Tak. I chciałbym wziąć, pomóc jakiemuś psiakowi. Ojejku, jak się cieszę, panie Macieju. Tak, tylko chciałbym, żeby, ja proszę się pytam, pani doktor, bo chciałbym wziąć ze schroniska. Oczywiście, albo oczywiście. Tylko
tylko ja po prostu nie mam pieniędzy, żeby zapłacić schronisko, bo z tego, co słyszałem tutaj od sąsiadów, to trzeba zapłacić 600 zł za to, żeby wziąć psa. Nie wiem, czy to prawda, czy nie. Nie, ale panie Macieju, proszę zadzwonić na jeden z numerów telefonów, które ja podawałam i myślę, że to się wszystko da załatwić. To nie szkodzi, że to jest... Doktor, tak. Bo ja wróciłem teraz ze spaceru z myszką, z czapulą moją. Tak. I nie zanotowałem numerów. Ale to ja już panu podaję. Co prawda te psy są w Warszawie, ale jeden, Misia, ta Sunieczka, ona nie jest w Warszawie i myślę, że się transport da załatwić. Misia ma około 3 lat, jest średnią suszką kochającą cały świat, przemiłą. Na pewno się pokochają z ciapcią i myślę, że przywiezienie misi do pana nie będzie problemem. To ja pani doktor mówię, że biorę już w tej To świetnie, mówię, ja tak? podaję numer telefonu, proszę zapisać. Tak. 507 507 735 735 tak? 732 Ja powtórzę, pani doktor, tak? Tak. 507 735 732 Dokładnie tak. Także Misia już, ja już się cieszę, że Misia będzie jest, miała to, dom. Już biorę na bank. Cudownie. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś tam super... Rasowy pies. Nie, to jest kundeleczka śliczna, średniej no to wielkości. Bo ja wolę normalne niż jakieś wariaty. Oczywiście, że normalne. Ale proszę pamiętać, że rasowe nie są temu winne, że są rasowe, więc nie możemy ich dyskryminować. To jest ludzi wina. Tak. Jeszcze mam takie pytanie, pani doktor, bo moja ciapcia, ja nie wiem, czy to jest normalne, czy nie, ale cały czas wpitala mi trawę na ulicy. Znaczy... Wszystkie psy, szczególnie wiosną, tak. kochają pesz. Aha. Próbowałam, jest słodki. I wiem, dlaczego tak smakuje, bo pesz jest najsmaczniejszy. Moje psy też jedzą, pasą się jak krowy. I jak wyrwałam kawałek takiego świeżutkiego peszu, spróbowałam, rzeczywiście jest słodki. Czyli nie mam jej zakazywać? Absolutnie nie. Jest okay. pyszny, można spróbować. Jakoś nie, weganem nie będę nigdy chyba. Dobra, dziękuję pani doktor. Dziękuję. Ja bardzo życzę dużo serca od wszystkich ludzi, tak jak pani daje serce wszystkim. Dziękuję panie Macieju, ale a propos jeszcze, mamy chwilkę czasu, czeka pani Maria z Krakowa. Pani Mario, czy jest pani z nami? Dzień dobry. Halo? Pani Mario? Nie ma pani Marii, coś się znowu rozłączyło. Pan Maciej wspomniał o weganizmie, bo jak się powie, że ktoś je trawę, to musi być weganinem. Proszę państwa, to jest wierutna bzdura. Ja jestem wegetarianką i naprawdę nie jem trawy. Próbowałam tylko peżu, czy jest smaczny, bo moje psy go lubią, ale nic więcej. I bardzo proszę, żebyście państwo tak nie mówili, bo to jest naprawdę totalna bzdura. Za chwilę wracamy do rozmowy. Wierzę w zwierzę. Zapraszam, Dorota Sumińska. Zapraszam, przypominam numer telefonu, pod którym jeszcze przez kilkanaście minut będziemy mogli porozmawiać. To jest 22 44 44 044 i jest już z nami pani Mirka z Płocka. Dzień dobry, pani Mirko. Halo, halo. Czy jest z nami pani Mirko? Coś nam się dzieje z telefonami, wybaczcie państwo, ale zaraz myślę, że się połączymy. I może pan Adam z Krakowa, jak nie pani Mirka. Halo, halo, panie Adamie, dzień dobry. Dzień dobry, panie doktor. O, udało się, super, cieszymy się. Tak. Pani doktor, ja mam taki problem z moim pieskiem. Jest to taki kundelek mieszany. Pokrótce. On został wzięty 3 lata temu od rodziny, jak miał, no prawie roczek miał, tak? Sprawa jest tego typu, że on jest cały czas ze mną, tak? Natomiast dziwnie się zachowuje, to znaczy tak, jeżeli jestem w tak zwanym ubraniu roboczym, tak? Gdzie krzątam się tam po dwórku, prawda, chodzę do niego, to jest okej, jak najbardziej, piesek kochany i tak dalej, tak? Natomiast jak ubiorę się świąteczne ubranie, pani doktor, no zachowuje się, no nie wiem jak to powiedzieć, tak jakby w niego jakiś diabeł wstępował, gryzie sztachety, gryzie co mu od pyszki podejdzie, boję się do niego wejść. Ale co to znaczy do niego wejść? A on nie mieszka z panem w domu? On ma swój wybieg, on w mieszkaniu nie mieszka. Widzi pan, to pies jest domowy. To jest, ja państwu tłumaczę, że psa się nie trzyma.
Obiecaliśmy mu kiedyś dom. I pies ma być blisko człowieka w domu. Nawet canis familiaris po łacinie, pies rodzinny. Nie budowy, nie wybiegowy, nie podwórkowy, tylko domowy. I trudno się temu dziwić. On nie zna pana w ubraniu wyjściowym, bo on nie mieszka z panem. On zna pana, pan w ubraniu wyjściowym nie krząta się po podwórku i niczego nie robi. On po prostu myśli, że coś złego się dzieje. On tego nie rozumie. Jak on ma pana znać, jak on ma z panem do czynienia tylko w tym ubraniu roboczym? Ale pani doktor, czy to nie jest dziwne, że on mnie nie poznaje po głosie, że nie poznaje poza panem? Nie jest dziwne, dlatego że bardzo możliwe, że ktoś, kto był w ubraniu wyjściowym, zrobił mu kiedyś krzywdę. On może myśleć, że to ubranie wyjściowe jest mundurem, w którym może pan na przykład zacząć go bić. Ja nie wiem, ja nie znam tego psa, on rok gdzieś żył indziej. Psy izolowane, trzeba pamiętać, że każdy pies, który albo jest na łańcuchu, albo zamknięty w boksie, jest odizolowany od rodziny, nie będzie normalnym psem. Pies jest ale tak... Pani doktor, on nie jest na łańcuchu, on sobie biega luźno, on tam ma... Tak, no, ale wiem, on jest w boksie, zrozumcie państwo. Powiedzmy, ma, ale proszę ma... pana, dobrze, to teraz gdyby pana od małego dziecka zamknięto gdzieś, rodzina by mieszkała w domu, zamknięto by pana w bardzo luksusowym pomieszczeniu, i spotyka okazjonalnie. Pan by ich widział, że oni tam żyją, a pan by był oddzielnie. Nie wyrósłby pan na normalnego człowieka. Trzeba pamiętać, że psy i ludzie mają dokładnie tak samo skonstruowaną psychikę, emocje i potrzeby rodzinne, potrzeby bycia blisko. I psy izolowane od człowieka zawsze będą zachowywały się w sposób trudniej przewidywalny, nie znają do końca tego człowieka. Pies ma być blisko, ma grzać swojemu przyjacielowi ludzkiemu nogi, jak ten sobie siedzi i czyta gazetę. Oczywiście ja nie mówię, że każdy pies ma spać w łóżku, bo ja też nie śpię ze wszystkimi moimi psami, bo bym się nie zmieściła, ale im bliżej jest ten pies, tym jest bardziej przewidywalny i tym lepiej go znamy, a on zna nas. Panie doktor, powiem tak, to nie jest mój pierwszy piesek, już miałem kilka piesków w życiu, natomiast z taką sytuacją nigdy się nie spotkałem. Dlatego, że każdy pies powiedzieć... jest inny, każdy pies jest doktor, inny. Ale jeszcze jedna rzecz, bo tak jak wspomniałem, wziąłem go od rodziny. Proszę sobie wyobrazić, że jak rodzina przyjeżdża, tak, są powiedzmy, nie wiem, pół kilometra od mojego domu, tak, to on już ich wyczuwa, już szczeka, radośnie, tak, ja już wiem, że jadą, tak? No widocznie mu tam było lepiej niż u pana. No wie pani co, tutaj bym bardzo polemizował, tak? Nie wiem, ja nie znam, wiecie pan, każdy pies jest inny, ma bardzo skomplikowaną psychikę i nie da się przez telefon, to tak jak niektórzy z państwa oczekują, że to będzie tak jak z suszarką do włosów, guzik zielony, guzik czerwony, nacisnąć, działa, nie działa. Zwierzęta są tak samo skomplikowane jak my, a proszę zobaczyć, jeżeli ktoś ma jakieś kłopoty z psychiką, to ma i psychologa, i psychiatrę, i też nie zawsze znajduje wyjście. I to samo dotyczy zwierząt. Każde zwierzę jest inne. Każde ma troszeczkę inne oczekiwania w stosunku do nas i troszeczkę inne potrzeby. I ja nie znam pana psa. Natomiast wiem na pewno, że nigdy nie będzie wszystko dobrze, jeżeli będziemy psa izolować od siebie. To wiem na pewno. I taki pies, który jest zupełnie przewidywalny, to jest pies, który jest ze mną cały czas. Ale wie pani, on do mieszkania też czasami przychodzi. Ale to nie ma być czasami, on czasami może wychodzić na zewnątrz, jak mu się zachce. Ale pani doktor, ja go nie chcę w mieszkaniu. Bo właśnie tu jest pies pogrzebany. Nie ma psów podwórkowych, są tylko psy domowe. Jak pan nie chce, to nie trzeba w ogóle brać. Pani Adam. W takim razie, pani doktor, to w takim razie proszę mi powiedzieć, co ja mogę zrobić. Tylko branie go do mieszkania, Znaczy, ja bym bardzo się cieszyła, gdyby pan go wziął do mieszkania i żeby on był pełnoprawnym członkiem rodziny pana, to byłoby najlepiej. Nie jest. I gdyby był pełnoprawnym członkiem rodziny, mieszkałby z panem. Proszę tak nie mówić, bo to jest dyskryminacja i koniec. Że wszystkie psy nie mieszkają w mieszkaniach, tak?
Szkoda, niestety nie, ale wie pan, dzieci też są w domu dziecka, prawda? Więc nie możemy wzorować się na tym, co jest niedobre. Są psy, które są na łańcuchu, co nie znaczy, że to jest dobre. Ja tylko mówię, że najłatwiej byłoby, gdyby pan wziął go do domu. Tylko tego trzeba chcieć, nie można tego robić na siłę. Bo nigdy nie będzie dobrze, jeżeli w naszym sercu nie będzie ładu. Jeżeli pan by miał potrzebę, to byłoby najlepiej, żeby ten pies był blisko pana. Jeśli pan tej potrzeby nie będzie miał, na siłę niczego nie powinno się robić, bo to z reguły się potem odwraca przeciw temu, kto jest słabszy, a słabszy jest pies. Powinien... Proszę dać mi dokończyć. Powinien pan poświęcić jedno ubranie wyjściowe, poświęcić po prostu jedno i w tym ubraniu kręcić się, robić wszystko na podwórku, głaskać psa, poświęcić jedno na zniszczenie i wtedy może... Ale nie ma mowy o głaskaniu, bo wie pani... Nie rzucać się na psa z głaskaniem. Obca osoba, on jest tak agresywny, się robi, że ja się go boję, no. Panie Adamie, nie mówię, że pan się rzucał do głaskania, tylko zaczął używać na co dzień jednego wyjściowego ubrania jako ubrania roboczego, żeby on się z tym ubraniem zżył. Z czasem będzie pan mógł w nim go głaskać, ale na początku wszystko robić w tym ubraniu, po prostu być w tym ubraniu, karmić go w tym ubraniu, żeby on do tego ubrania się przyzwyczaił. Stopniowo to wszystko się powinno dziać. Ale to znaczy, że on może mieć zwichrowaną wichrówkę? Izolacja zawsze wichruje psa. Zawsze wichruje. On jest nieszczęśliwy z jakiegoś, znaczy z tego powodu, że... On jest bardzo szczęśliwy, on codziennie na spacer z nim idzie. On jest przeszczęśliwy, jak pójdzie na spacer ze mną, wybiega się. Panie Adamie, ma pan z nim... Wytarza się i tak dalej. Kochany pies, a tak jak pani mówi, no tylko ta sytuacja, kiedy widocznie odświętnie się ubiorę. Widocznie nie lubi odświętnie. Tłumaczę panu, bardzo możliwe, że ktoś w takim ubraniu go skrzywdził i on może myśleć, że takie... Nie. Tego pan nie wie. Wiem na pewno, bo to mówię od rodziny. Bardzo możliwe, że ma pan w szafie, że to ubranie jest czymś wyperfumowane, co budzi w nim niechęć, też tak może być. Nie wiem. Może używa pan jakiejś wody toaletowej, której on nie znosi, która mu się źle kojarzy. Nie wiem, ja nie znam pana psa. Jeszcze raz powtarzam, pies, każdy jest inny. I tłumaczę wszystkim słuchaczom, izolowany pies zawsze nie będzie sobą. Nie będzie sobą. Pies jest po to, żeby być blisko człowieka. I to ma wynikać z potrzeby naszego serca, tak jak wynika z potrzeby serca psiego. A swoje dziękuję państwu. Trzymam kciuki, dziękuję, pozdrawiam panie Adamie. Jest z nami pani Klaudia z Zabrza. Dzień dobry pani Klaudio. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. W kwietniu wzięliśmy 2-letniego psa ze schroniska. Bardzo się cieszę. I mamy taki problem. Krótko po wzięciu tego psa zauważyliśmy, że pies kuleje na prawą tylną łapę. Po pójściu do weterynarza okazało się, że łapa jest krótsza od tej drugiej, a po zrobieniu zdjęć rentgenowskich okazało się, że pies musiał przejść jakiś wypadek komunikacyjny prawdopodobnie. I to już rok wcześniej i nikt z tym prawdopodobnie nic nie zrobił. Pies chodził z łapą podwiniętą do góry, ale nieważne. I teraz jesteśmy na etapie, że nie wiemy, czy podjąć decyzję o operacji, bo pies daje sobie niby super wszystko radę. Zależy właśnie od tego, jak sobie pies daje radę. Wszystko zależy od rodzaju uszkodzenia i tu trzeba zdać się na prowadzącego lekarza. Dlatego, że są takie sytuacje, to, że sobie będzie kulał, to psy nie idą na pokaz mody i nie muszą się pokazywać, chodzić równym chodem, chyba że chodzą na wystawę, on na pewno nie będzie, a mam nadzieję, że inne też powoli będzie to wygasało. Natomiast to wszystko zależy od tego, czy mu to przeszkadza i jak to wróży na potem. I czy jest taka konieczność, żeby to korygować, czy nie. Jeśli nie ma takiej konieczności, to absolutnie tego nie robić. Właśnie pytanie, czy lepsza by była operacja, bo weterynarz stwierdził, zrobiło się coś w postaci stawu, ale to nie jest stawu biodrowy, że ta kość jakby przerosła gdzieś. Nie wiem, ja tego nie widziałam. Proszę jeszcze raz posłuchać. Ja nie jestem w stanie pani tego powiedzieć, bo ja nie widziałam ani psa, ani zdjęć rentgenowskich i nie jestem w stanie powiedzieć, czy operacja jest konieczna, czy nie jest konieczna. Taką decyzję musi podjąć ortopeda prowadzący psa. To
to teraz pytanie, czy jest pani w stanie polecić dobrego ortopedy, który przyjrzałby się tym zdjęciom i stwierdził, czy... W Zabrzu bardzo trudno, nie znam nikogo w Zabrzu, ale w Warszawie oczywiście jest wielu w Warszawie są ortopedzi świetni i wystarczy poszukać, znaczy świetnym ortopedą jest doktor Janicki, trzeba znaleźć go w internecie, może internetem można przesłać zdjęcie. Okej, dobrze. To jeszcze mam jedno pytanie odnośnie klestwy, bo pies łapie dziennie po kilka klestw. Trzeba zabezpieczać. Tylko my go zabezpieczamy i właśnie nie za bardzo to coś daje. No to może trzeba zmienić to coś. A właśnie, i pytanie, czy jest pani coś w stanie tutaj polecić dobrego? Też od lekarza weterynarii. Trzeba te rzeczy kupować tylko w gabinetach weterynarii, nie kupować tego w sklepach, gdzieś. Naprawdę. Pójść do lekarza weterynarii, powiedzieć, że to, co się to, czego się używało, jest nieskuteczne i on da co innego. Naprawdę. Bo te bardzo na stacjach benzynowych nawet nie sprzedają. Proszę tego nie robić. Kupować to w gabinetach weterynaryjnych i wtedy będzie dobrze. Dobrze. Okej, to dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. I już witam pana Dariusza z Warszawy. Dzień dobry, panie Dariuszu. Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję i nawzajem. Dziękuję również. Ja mam krótkie pytanie dotyczące jedzenia trawy. Już dzisiaj było na ten temat, ale chciałbym, żeby pani rozwinęła. Mianowicie moja suka jada trawę i to regularnie, prawie na każdym spacerze. Tylko żeby ołowianej nie jadła. To znaczy proszę nie dawać jeść takiej, która jest bezpośrednio przy ulicy, gdzie bez przerwy jeżdżą samochody. Niby teraz te benzyny są mało ołowiowe, ale mimo wszystko. No z tym jest problem, bo zawsze złapie. Tego się nie da tak najlepiej, bo trawę można jeść. Naprawdę psy bardzo lubią, szczególnie tą wiosenną i nie ma w tym nic niepokojącego. Nie, niepokoi. To mnie akurat nie niepokoi. Natomiast problem się pojawia późną jesienią i zimą i tak samo bardzo przed tą wiosną. Wtedy, kiedy trawy nie ma, jak również w miastach, w których też trawy nie ma. To są takie miasta. Tak. I ona bardzo chciałaby tę trawę jeść i szuka tej trawy i to widać po niej. Owies posiać, piękny w doniczce wygląda. Ale ja nie mam gdzie go posiać. Ale jak to nie mam? Doniczki nie mam. No dobrze, czyli w doniczce można posiać owies. Oczywiście. I to będzie zastępstwo. Bardzo to lubią, prawo. Tylko młodziutki, on ślicznie wygląda. Trzeba kupić owies taki, który by powiedzieć, że jadalny, bo są takie owsy i są takie ziarna, których nie należy siać, bo to, co z nich wyrośnie, wcale nie będzie dobre. Tylko właśnie do posiania owies wyrasta śliczna zielona trawka i sobie mieć dwie doniczki. Jak już trawka się kończy, żółknie, to sobie wymieniać. I uwielbiają tę trawę i koty, i psy. I całą zimę można im to dać w takiej postaci. Okej, czyli można to zastąpić, można jakoś... No pewnie, to bardzo ładnie wygląda, to jest bardzo ładne. To taka czupryna zielona, intensywnie żerona. Zielona. Fajnie. No świetnie. Właśnie chodziło mi o coś takiego, ponieważ, jak powiedziałem, ona regularnie je trawę. I to tak jak sałatki ludzie, no. Wiem i to bardzo dobrze, niech sobie w zimie będzie jadła owies. I nie chciałbym jej tego ograniczać właśnie, a niestety zimą to jest problem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i do usłyszenia. A ja mam dla pani, która dzwoniła w sprawie jeżyków, ważną informację. To, co się dzieje, można zgłaszać do Stołecznego Stowarzyszenia Ochrony Ptaków i stamtąd zajmą się sprawą. Adres to stop.eco.org.pl. Jeszcze raz. stop.eco.org.pl. Stołeczne Stowarzyszenie Ochrony Ptaków. Jak najszybciej, czyli jutro. Proszę Państwa, jeszcze raz wrócę do tych starych psów, których nikt nie chce. Nie zdążę przypomnieć wszystkich telefonów. Mam nadzieję, że Państwo zapisali, dlatego że zawsze proszę, nawet ci, którzy nie wezmą, to niech zapiszą, bo może spotkają kogoś, kto weźmie. Na Paluchu te psy są. Jeśli Państwo zgłosicie się na Paluch i powiecie o starych psach, na pewno będziecie mogli je poznać i jak najszybciej zabrać. Nie wiem, jakich mam używać słów, żeby przekonywać Państwa do tego, żeby brać takie istoty z miejsca, w którym być nie powinny, ale
ponieważ nie wiem, to po prostu ja proszę i błagam, bo chcę powiedzieć, że ja na razie nie dam rady wziąć następnego staruszka, bo mam 10 psów i 10 kotów. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Wierzę w zwierzę. Zapraszam, Dorota Sumińska. To jest powtórka. To był egoizm, marnotrawstwo, pogarda dla państwa i obywateli. 340 miliardów złotych. 8 lat. Te pieniądze po prostu zostały zmarnowane. Kłamaliście rano, kłamaliście w południe i kłamiecie teraz, wieczorem. Egoizm, marnotrawstwo, pogarda. 8 lat, w których my zmienialiśmy Polskę, a wy przegrywaliście kolejne wybory. Powtórzę jeszcze raz. Podsumowanie rządów Platformy i PSL. To mogłyby być 3 słowa. I od rana do wieczora przez 8 lat. Przez 8 lat marzyliście tylko o jednym. Jak przejąć i dorwać się do władzy. Jeszcze raz przypomnę. Egoizm, marnotrawstwo, pogarda. Pogarda dla zwykłych Polaków. Będą niszczyć ludzi, będą niszczyć pozycję. To będą te igrzyska zamiast konkretów, których niestety nie będzie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.